Servus! W tym odcinku postaramy się zrobić zielone wino z kiwi. Co do proporcji, nie mogę jeszcze powiedzieć, jakie będą, bo nie robiłem jeszcze wina czystego, tylko i wyłącznie z kiwi. Mam tu około 20 kg kiwi, więc będę chciał zrobić około 20-25 litrów wina. A na sam koniec podam, czy proporcje były ok, czy nie i co bym zmienił, więc to będzie później. Jak będziemy przygotowywać owoce? Bardzo prosto. Owoców nie będziemy obierać. Kiwi w skórkach mają najwięcej taniny, także te skórki są nam przydatne. Będziemy tylko ucinać końcówki, a owoce będziemy kroić na kawałki. Oczywiście owoce umyjemy, bo skoro skórek nie obieramy, to musimy je dobrze umyć. Także będziemy je myli przed tym procesem. I oczywiście wszystko będzie lądować do pojemnika fermentacyjnego. I to będzie mój najbliższy plan działania, także bierzmy się do roboty. Trochę mi zaszło, ale udało się to ogarnąć. Kiwi pokrojone, umyte wylądowały w pojemniku fermentacyjnym. I teraz co nam zostaje dodać do tego? Jedynie, jak widzicie, 3 kg cukru rozpuszczę w wodzie, syrop cukrowy dodam i pożywka, drożdże winiarskie, które mamy przygotowane na 25 litrów wina, dodamy, bo tu około 20-25 litrów wina się spodziewam z tego. Także to teraz przygotuję. Żadnego kwasku, żadnych tanin nie dodajemy. Tu wszystko jest, co potrzeba, także tylko to. I tyle. Zaraz wracam. A skąd w ogóle mam te owoce? Nie z marketu. W marketach owoce są strasznie drogie i niedojrzałe. Także zaopatrzam się na lokalnych targowiskach niedaleko siebie i właśnie z takiego małego, dużego właściwie targowiska je przywiozłem. Płaciłem przy około złotówki za kilogram, także bardzo niedużo. Jeżeli podjedziecie na koniec targu i chcecie większą ilość, to możecie negocjować cenę i naprawdę można tanio owoce kupić. No i wszystko wylądowało w pojemniku fermentacyjnym 30-litrowym, także nastaw jest gotowy. Jestem ciekaw, czy wyjdzie nam zielone wino, czy nie. Jeżeli nie, to będę je próbował jakoś zabarwić pewnie, żeby wino z kiwi miało kolor zielony. Jeżeli was ciekawi dalszy los tego nastawu, to zapraszam do części drugiej, która się pojawi za jakiś czas. Servus!